Sobotni poranek, wita się z Państwem Kamil Sacharzewski. Zapraszam na prognozę pogody. Z zachodu na wschód będzie przemieszczać się dziś strefa opadów śniegu. Przed południem popada od wschodniego i środkowego Pomorza przez Wielkopolskę, Kujawy, po Śląsk, a po południu od Zatoki Gdańskiej, Warmii, po centrum i Górny Śląsk. Na wschodzie oraz od Mazur po Małopolskę i Podkarpacie utrzyma się słabnący mróz do -4, -2 stopni. Na zachodzie i wybrzeżu temperatura będzie znacznie wyższa, nawet do 3 stopni. Południowy wiatr będzie przeważnie umiarkowany, ciśnienie będzie spadać do 1008 hektopaskali. W niedzielę w wielu regionach możemy spodziewać się śniegu i śniegu z deszczem. Z zachodu będzie napływać coraz cieplejsza masa powietrza. Na ziemi lubuskiej będzie nawet do 6 stopni. Od Podlasia po Suwalszczyznę i Mazury oraz na południu Małopolski i Podkarpacia utrzyma się słaby mróz do -3, -1 stopnia. Teraz przegląd pogody w Europie. Dobrego dnia i do zobaczenia.